Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny, tym razem z lotniska Chopina. Wsiadam zaraz do samolotu, to będzie krótki lot z Warszawy do Wrocławia, także szybciutko. Niemniej, tym razem chciałem Wam pokazać coś zupełnie innego, bo chcę Wam pokazać, jak wyglądają kuluary eventu motoryzacyjnego. Nie będzie stricte o samochodach, o pojemnościach silników, o osiągach, o tym, jak te auta się prowadzą. Chociaż samochody, obiecuję, że też będą, bo będą naprawdę zacne. Ale o tym wszystkim dookoła, jak to wygląda, począwszy od zaproszenia przez hotele, restauracje, poboczne atrakcje, bo te też często są. Myślę, że to może być ciekawy temat. Dajcie znać, czy taka tematyka lifestyle'owa bardziej też Was interesuje. Tymczasem lecę wypić kawkę i widzimy się we Wrocku, skąd szofer zawiezie mnie do Sosnówki w Arkonoszach i zaczniemy event. Hej! We Wrocku. Procedura jest taka, że powinien na nas ktoś czekać z karteczką z napisem pewnie Rolls Royce. No i jest ktoś taki. Z Warszawy do Wrocławia leci się 40 minut. Ja dopiero drugi raz w życiu leciałem w Polsce, rok temu do Gdańska. So, where's my Uber? Och, dobrze, nie będę się w to wchodził w kadr, ale widzę te nasze szatle już z daleka i powiem szczerze, jest godnie. Zresztą, co ja będę gadał, już Wam pokazuję. Takiego Ubera to ja szanuję, naprawdę. Wieje strasznie. Mam nadzieję, że załapię się na Fantoma. Och. Dobra, o tych autach będę Wam jeszcze opowiadał, ale przyjechał po nas Fantom. Seria druga, Polift i dwa Ghosty. Ale wieje. Ale wieje. Wow. Panie Andrzeju? Po tamtej strony się... No dobra. Och, jak miło. Jak miło. Ten znaczek nieskończoności ma jakąś nazwę. Muszę sobie przypomnieć, jak to było. Oczywiście, że nie będę marnował sił na zamykanie drzwi ręką. Mam tu taki magiczny przycisk. Dobra. Widzimy, teraz jedziemy? Teraz jedziemy do Seydorfa. Do Seydorfa i to jest na jakiejś wsi, tak? Gdzieś tam w okolicach Karpacza. Ze stówka mniej więcej? 140. Dobra. 2 godziny. W tych warunkach jakoś przeżyję. I podstawowe pytanie, które mi zadawaliście, jak dostać zaproszenie na taki event, jaki jest klucz, nie mam zielonego pojęcia. Do mnie po prostu dzwoni telefon, widzę, że wyświetla się Magda. Jak Magda, to wiadomo, że to są marki McLaren, Alpina, Rolls-Royce, naprawdę topowe marki, które Państwo FUS sprowadzili do Polski. No i pyta mnie, czy chce jechać na taki czy inny event w takiej dacie. Ja zazwyczaj odpowiadam: Magda, przyślij proszę maila, żeby mi to nie wyleciało z głowy, zobaczę ze swoim kalendarzem. Przyjdź mi proszę program tej imprezy. No i tak to wygląda. Zobaczyłem, daty mi pasowały, Rolls Royce. Kurczę, no wiadomo, że będzie syto. No i jestem. Impreza jak na razie widzę, że jest bardzo kameralna. Przylecieliśmy tutaj z Warszawy w 6 osób dosłownie. Samochodów jest 4. No i na miejscu mam jeszcze 2 gości z Czech. Andrzej, nie wiem, czy będzie chciał finalnie, żebym go pokazywał, ale na chwilę go Wam pokażę. Bo we dwóch się tutaj delektujemy luksusami Ghosta Black Badge. Cóż za pogoda, potężny wiatr w Karkonoszach, ale jesteśmy już u podnóża Śnieżki w hotelu Seydorf. Jeszcze tutaj nigdy nie byłem. Natomiast samochód, który nas tutaj przywitał, wow, nie ukrywam, tęsknię za nim. Zobaczcie. Tak jest, to Rolls-Royce Spectre, czyli jedyne słuszne miejskie elektryczne auto.
czasem pokażę Wam, w jakich mieszkamy tutaj warunkach. Klimat hotelu naprawdę ciekawy i fajny. Zawsze jestem ciekaw. Pokój. Obejrzyjcie razem ze mną, bo jeszcze tutaj nie byłem. Zobaczymy, co przygotowali. No jestem. Cóż tu jest? Ach. Nartki na ścianie. Kijki są. Śniegu niestety nie ma. Ale klimacik. Zacny. Ha? Jest jakiś liścik, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co widać z okna. Obsasa. Pięknie. Karkonosze. Tu się oddycha. Goście, widać, zabierali ze sobą poduszki, takie są fajne, więc hotel Seydorf przygotował cennik. Można sobie je po prostu kupić, tak? W celu zamówienia dodatkowych poduszek prosimy o kontakt z recepcją. Z giftów, bo o to pytacie. Voucher na 200 zł, to są tak zwane łapówki. Na co ten voucher, proszę Państwa? Voucher na zabieg na twarz z wykorzystaniem kosmetyków japońskiej marki. Nawet nie umiem tego przeczytać. Zobaczymy jeszcze łazienkę, no nie? Ważna rzecz. Jak to wygląda w tym 5-gwiazdkowym hotelu? No jest klimatycznie. Fajnie, że jest okno. Z widokiem na góry. Pozdrowienia dla Tomka Dąbrowskiego. Tomek, będziesz wiedział, o co chodzi. O, jakże sympatycznie. W wannie dwa kieliszki. O! I prosecco. Tak można żyć. Mieliśmy godzinę przerwy, ale trzeba wracać przecież do roboty, prawda? Mamy teraz taką mini konferencję prasową, można by to tak nazwać, w bardzo kameralnym gronie, z Frankiem Timanem, który odpowiada za komunikację w Europie Centralnej i w Azji. Przemiły gość, poznałem go już kilka lat temu, wspaniale się z nim spędza czas. A propos jeszcze ubrań, to jest ciekawe, bo w mailach często dostajecie informacje, jak macie się ubrać na kolację. W tym przypadku była taka wskazówka, żeby to był styl smart casual. No ta koszula musi wystarczyć, bo przyleciałem tu z małą walizką, więc marynarki nie wziąłem. Tego typu eventach musicie wstać o 5-6 rano i jedziecie dalej, albo na lotnisko, ale tutaj mamy jeszcze cały dzień jeżdżenia po Karpatach. No i w Rolls-Royce checkout jest o 10:15, po to, żebyście mogli jeszcze rano pójść do groty solnej na spa, czy do jacuzzi. A ta strefa basenowa jest akurat zaskakująco duża. W dużym basenie 33 stopnie, w mniejszym 25 chłodniej, a tutaj, zaraz Wam powiem, 35 stopni. Żyć nie umierać.
Pogoda dzisiaj pod psem, ale jak to ładnie mawiają w Rolls-Royce, there's no bad weather to drive Rolls-Royce. I tego się dzisiaj trzymajmy. Zaraz Wam przedstawię moją partnerkę w tym przestępstwie. Mówię partnerkę, bo tu same dziewczyny są na tym evencie. Sam się zastanawiam, czy nie jestem dziewczyną. Cześć, Ania. Cześć, nie same dziewczyny, moi drodzy, tylko też jest jeszcze jeden pan, więc tutaj nie ściemniaj dobrze. No, więc my dzisiaj za nią. Dzisiaj para. Tak. Wspaniale. Jedziemy. Za moimi plecami flota samochodów, którym będziemy dzisiaj jeździć. Cullinan w odpowiedniej wersji, to Wam jeszcze przybliżę. Ghost, którym jeszcze nie jeździłem. Black Badge, tu też Black Badge. I na końcu Phantom, którego już dobrze znacie. Chciała coś nagrać, ale nie wyszło. To się nazywa gentleman, nie? Nie, żartuję, wspaniały człowiek, myślę, że gentleman. O, i tak się działa w Rolls-Royce. Pan przychodzi, zapina pasy, kobieta musi się wysilać. I don't think so. We can handle it. So, enjoy your wonderful Black Badge Ghost with your Charles Blue and Scavaro Grey interior with your Mandarin stitching. So, what's the name of this edition? Is there any? It's a Black Badge. No, jak pierwsze wrażenie? Ty, no nie wiem, ja przyjechałem 600 metrów. Turlamy się tutaj, ale jest pogoda jest naprawdę wspaniała, bo pada deszcz, jest mgła, ale za kierownicę tego samochodu mam wrażenie, jakby mi tak jechał do Courchevel na wypoczynek, no jest po prostu godnie. Jest syto, tak jak w Rolls-Royce powinno być. Wspaniale, no nie mam tutaj prawa narzekać. Mogłoby być nawet minus 30 i nieprzejezdna droga, a i tak bym się cieszył. Zmieniliśmy właśnie Ghosta Black Badge'a na Phantoma. Zamieniam się teraz z Anią. Ania będzie prowadzić. No, różnica jest naprawdę duża. Nie spodziewałem się, że Black Badge Ghost jest jednak no, o wiele zwinniejszym, sztywniejszym samochodem, mniej pływającym na tych drogach. No i bardziej tu pasuje, bo zajmuje na drodze dużo mniej miejsca. Przypominam, że Phantom w przedłużanej wersji, nie wiem czy to jest przedłużana, ale w przedłużanej ma 6 metrów długości. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Zobaczcie, już go lubię. Nazywa się The Prodigy, a akurat The Prodigy to jest mój ulubiony zespół muzyczny wszechczasów. Języka czeskiego w międzyczasie. Okazuje się, że polskie krowy wołają mu, a czeskie wołają bu. Widzicie? Ale co do pozostałych zwierzątek, tak fundamentalnie się zgadzamy. Ciekawe rzeczy, których się dowiedziałem przed chwilą na kawce, bo mieliśmy przerwę. Jest dealer Rolls-Royce'a w Beverly Hills, który sprzedaje w zasadzie jednego Rolls-Royce'a dziennie. Wyobraźcie to sobie. I goście, którzy tam pracują, dorobili się własnych Rolls-Royce'ów, jeżdżą Ghostami, Black Badge'ami. Najmniej sprzedaje dealer w Taipei jednego miesięcznie, raptem. Teraz wracamy do... Nie przeszkadzacie, spokojnie. Wracamy do samochodów, są bardzo ładnie ustawione. Pogoda dopisuje, zobaczcie. Ghost, Black Badge.
Phantom, seria druga, limitowana wersja Ghosta również i Kalinan, też limitowany. O tych wersjach Wam jeszcze opowiem, jak się doedukuję. Dobra, wracam za kierownicę tego giganta, króla Phantoma. Słuchajcie, nikt o to nie zapytał na Instagramie, pytania były różne, ale wszystkie prezentacje na tej imprezie dotychczas odbywają się w języku angielskim i rozmowy przy stole z czystej grzeczności też się odbywają w języku angielskim, więc akurat na tej imprezie angielski warto znać. Prawda, Anno? Zdecydowanie tak. Mamy też znajomych, którzy przyjechali z Czech i z nimi również mówimy po angielsku. Dokładnie, żeby wszyscy się rozumieli. Taka etykieta i kurtuazja. Ostatnie auto, którym będziemy dzisiaj jeździć za nią na tym evencie, to Rolls-Royce Cullinan Inspired by Fashion. I zobaczcie, naprawdę ładna specyfikacja, chyba najładniejsza ze wszystkich. Spirit of Ecstasy wykończona na czarno. Czarny grill i wnętrze jeszcze pasuje do tego zewnętrza. Już naprawdę, tu jest po prostu przepięknie, wow. Wszystko się zgadza w tym egzemplarzu. Z kim teraz, Anno, rozmawiasz? Tylko ona już tutaj nie zadaje pytania. Ona tutaj. A. Czasem będę tu podpowiadał. Dobra, no nie będę ci przeszkadzał. No i tyle zjeżdżenia. Ostatni odcinek za kierownicą Cullinana. Przyjechaliśmy do Szklarskiej Poręby, do miejsca, które się nazywa Jaskółka. Tym jeździłem, na tego się nie załapałem i Phantomem chyba dzisiaj pierwszy odcinek, najdłuższy, było jeżdżone najwięcej. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje w środku, bo wygląda naprawdę super klimatycznie. Miga w nagraniu, ale jest naprawdę bajer. Ależ klimat tego miejsca. Klimat starego domu. Tutaj taka część biurowa, gdzie można sobie popracować. Mocno przeszklone miejsce z widokiem na, o, na jakiś mały staw. To miejsce do chillery. Proszę bardzo. Chłodniutko tutaj, Grześko. No i potuptamy jeszcze ostatnie miejsce. Sufit wysoko, ponad 3 metry. Prawda, bajer. Łazienka. Drodzy Państwo,
Wszędzie skosy, wysoki sufit. Naprawdę w pięknym stylu ten dom. To wygląda jak jakiś dziwny szlafrok. Podobno mają tu genialne spa. Pojawiają się często pytania o prezenty. No i te prezenty zawsze są na takich wyjazdach. Jakieś gift packi. Tym razem dostałem album. Naprawdę solidny, ciężki, duży. Tarkonosze. Ciasteczka. Naprawdę są świetne, przepyszne. I na deser to akurat od hotelu Seydorf. Pobyt w hotelu. Tutaj jest w kopercie. Nie wiem na jak długo, ale jest. Tyle. Event dobiega końca, samochody już czekają, żeby zawieźć nas na lotnisko we Wrocławiu. Pytanie na koniec, czy musiałem coś za to płacić, żeby tutaj dojechać, kupić sobie bilety, zapłacić za hotele? Nie. Te koszty są po stronie Rolls-Royce'a. I tak te wyjazdy dla prasy, dla dziennikarzy, blogerów, czy tam niektóre wyjazdy dla influencerów po prostu wyglądają. Tymczasem dziękuję Wam, że obejrzeliście ten nietypowy materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Żegnam Was jeszcze ze szklarskiej poręby z mojego pokoju. Do zobaczenia. Hej.